Wykład dzisiaj poprowadzi pan profesor Gawinowicz, a tytuł to Wstęp do teorii szeregowania zadań oraz prezentacja tematyki badawczej pracowni algorytmiki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Udostępnię prezentację. Czy Państwo widzicie tą prezentację? Tak, widać. Dobrze, dziękuję. Więc tak jak dziekan Szen zapowiedział, będę mówił o teorii szeregowania zadań i o tym, czym zajmuje się pracownia algorytmiki. Plan jest następujący. Będą trzy części. Najpierw część poświęcona temu, czym jest teoria szeregowania zadań, skąd się wzięła i czym się zajmuje. Później parę przykładów znanych wyników z tej teorii, żeby Państwo mogli sobie wyrobić opinię, jakie metody tam są stosowane. I na koniec parę uwag o poszczególnych osobach pracujących w pracowni algorytmiki. Więc zaczniemy od początku. Teoria szeregowania zadań powstała w celu rozwiązywania problemów związanych z produkcją przemysłową. Może być nieco zaskakujące, ale problemy z tym związane zaczęto badać już na przełomie XIX i XX wieku. Powstawały nowe pojęcia lub nowe metody, tutaj wymienione, takie jak diagramy produkcyjne, optymalność wielokryterialna, chronometraż operacji produkcyjnych czy linia montażowa. Warto zwrócić uwagę na to, że Polacy odcisnęli swoje piętno, ponieważ wśród tych pionierów jest Karol Adamiecki, o którym jeszcze parę razy będziemy mówić. Ta teoria rozwijała się głównie nieformalnie przez wiele lat. Istotny wpływ na nią miały także badania operacyjne, które powstały na przełomie lat 30. i 40. w Wielkiej Brytanii, a później w Stanach Zjednoczonych były twórczo rozwijane. Powstała nawet specjalna organizacja zajmująca się tego typu badaniami. Pierwsze prace opublikowane w czasopismach naukowych poświęcone tej tematyce pojawiły się w połowie lat 50. Tutaj zalicza się do tych prac, prace Johnsona, prace Smitha. Około 10 lat później pojawiły się pierwsze książki. Za pierwszą ściśle naukową monografię z tej dziedziny uważa się książkę Conwaya, Maxwella i Millera z 1967 roku. Wyniki tego okresu, a także znacznej części wyniki późniejsze do pewnego momentu wchodzą w skład czegoś, co będziemy nazywać klasyczną teorią szeregowania zadań, w której wszystkie opisywane problemy formułuje się w terminach liczb, czyli parametry są liczbowe. Gwałtowny rozwój tej teorii nastąpił w połowie lat 90. XX wieku. Pojawiło się kilka dość obszernych monografii, a od początku naszego wieku nastąpił dalszy intensywny rozwój, jak widać, tych książek, które dotyczą różnych odmian, różnych nurtów w teorii szeregowania zadań, którą tutaj będziemy nazywać współczesną, jest bardzo dużo. Na czym polega różnica? Otóż to, co będziemy nazywać współczesną teorią szeregowania zadań, bada problemy opisane za pomocą liczb, wektorów, wektorów, macierzy oraz funkcji. Parę słów o tym, jak wyglądała teoria szeregowania zadań na naszej uczelni. Otóż w 1994 roku powstała mała grupa, w której wchodziły w skład następujące osoby. Pan dr Wiesław Kurz, pani dr Lidia Pankowska i mówiący te słowa. I zaczęliśmy wspólnie zajmować się problemami teorii szeregowania zadań. I w 1995 roku ukazała się pierwsza praca. Można więc powiedzieć, że w tamtym roku minęło 25 lat od momentu rozpoczęcia pracy naukowej nad teorią szeregowania zadań na naszej uczelni. 10 lat później pojawił się pierwszy doktorant, czyli osoba, która chciała robić naukowo
rozwijać dziedzinę pisząc rozprawę doktorską. W 2008 pierwsza monografia pracownika z naszego wydziału, później pierwsza habilitacja i od 2010 roku pojawiło się kolejne pokolenie, ponieważ w 2010 roku pierwszy grant poświęcony problemom teorii szeregowania zadań uzyskała wówczas jeszcze magister pani dr Joanna Berlińska, która też jest według mojej wiedzy pierwszą osobą, która zrobiła doktorat z teorii szeregowania zadań na naszym wydziale. Później były dwie konferencje, które zorganizowaliśmy. No i ostatnio mieliśmy parę, uważam, sukcesów. W 2019 roku pan doktor Bartłomiej Przybylski otrzymał nagrodę oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę opublikowaną przez doktoranta z Wielkopolski. W 2020 został opublikowany specjalny zeszyt czasopisma Journal of Scheduling poświęcony naszej konferencji. No i ostatnio jedna osoba uzyskała tytuł profesorski i monografia pracownika z naszego wydziału otrzymała nagrodę Komitetu Informatyki PAN. A w tym roku w lipcu zamierzamy przeprowadzić trzecią konferencję poświęconą problemom szeregowania. Tyle o historii, teraz czas na parę definicji. Otóż dowolny problem w teorii szeregowania zadań formułuje się podając opis zbioru zadań, zbioru maszyn, zbioru zasobów oraz definicję kryterium optymalności. Każdy z tych zbiorów jest opisywany za pomocą pewnej liczby parametrów, natomiast samo kryterium mówi nam, jak oceniać rozwiązania tych problemów, ponieważ zwykle jest ich wiele. Pominięte parametry opisu przyjmują wartości domyślne. Jakie parametry opisują zbiór zadań? Można wyróżnić cztery podstawowe: czas wykonywania, moment gotowości, wagę oraz pożądany termin zakończenia bądź linię krytyczną. To, którą z tych dwóch nazw wybierzemy, zależy od zastosowań. Otóż pożądany termin zakończenia można przekroczyć i uszeregowanie, czyli rozwiązanie naszego problemu, będzie uważane za dopuszczalne. Natomiast w przypadku linii krytycznej tak już nie może być. Minimalnie musimy podać co najmniej jeden parametr, czyli czas wykonywania. Jeśli pozostałych nie ma, to wówczas zostają przyjęte wartości domyślne, czyli czasy gotowości są równe 0, wszystkie zadania są jednakowo ważne, czyli wagi mają jednostkowe i zadania mogą się skończyć w dowolnym momencie, czyli pożądane terminy zakończenia są równe plus nieskończoność. Zadania można dzielić lub nie. Wykonywanie podzielnego zadania można przerwać w dowolnym momencie, dowolną liczbę razy i wznowić je na tej lub innej maszynie bez dodatkowych kosztów. Między zadaniami mogą istnieć tak zwane ograniczenia kolejnościowe. To jest taka nazwa pochodząca ze świadka inżynierów, ale w istocie jest to relacja częściowego porządku na zbiorze zadań. Jeśli pewne zadanie poprzedza w tej relacji inne, to drugie może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy wykona się to pierwsze. No i te ograniczenia kolejnościowe opisywane są za pomocą acyklicznego skierowanego grafu. Maszyny z kolei możemy podzielić na równoległe i dedykowane. W przypadku maszyn równoległych czas wykonywania zadania może zależeć od maszyny i wtedy używamy dwóch symboli, gdzie pierwszy oznacza numer maszyny, a drugi numer zadania. Jeżeli mamy jedną maszynę, to mamy tylko jeden symbol. Maszyny równoległe dzielimy na trzy grupy. One zależą od tego, czy maszyny mają różne prędkości, czy te prędkości są ze sobą porównywalne. My będziemy się skupiać na najprostszym przypadku, kiedy wszystkie maszyny mają jednakową prędkość, czyli maszyny identyczne. No i najprostszy przypadek maszyn równoległych to jedna maszyna. Jeśli mamy maszyny dedykowane, to wówczas każde zadanie składa się z operacji i symbol P i J oznacza czas wykonywania i tej operacji, czyli na i tej maszynie, zwykle, choć jest pewne zastrzeżenie, o którym później, operacji od tego zadania. Te maszyny można podzielić na trzy grupy: przepływowe, otwarte i gniazdowe. Różnice pomiędzy nimi zależą od tego, czy wymuszamy kolejność wykonywania poszczególnych operacji tego samego zadania, czy ta kolejność jest dowolna,
i czy liczba operacji jest równa liczbie maszyn. Otóż okazuje się, że w przypadku maszyn typu przepływowego bądź otwartego, czyli takich dwóch pierwszych grup, liczba operacji każdego z zadań jest równa liczbie operacji maszyn. Natomiast w przypadku tego gniazdowego tak być nie musi, czyli może być zadanie, które ma trzy operacje, mimo iż mamy dwie maszyny. Najprostsze środowisko maszyn dedykowanych to dwie maszyny. Oprócz maszyn w pewnych problemach do wykonania zadania potrzebne są także zasoby. Na przykład maszyna nie może wykonać zadania, jeśli nie dostarczymy, no, powiedzmy, paliwa czy mocy, czy też energii elektrycznej. Te zasoby można podzielić na dyskretne i ciągłe. Rozróżnienie polega na tym, czy możemy przydzielać te zasoby w dyskretnych ilościach, czy ciągłych. Stąd ta nazwa, dyskretne bądź ciągłe. Ten przydział zwykle podlega ograniczeniom, o których tutaj nie chcę mówić. One wynikają z natury tych zasobów i z zasad przydziału, które obowiązują. Przykładami zasobów dyskretnych są narzędzia, roboty, pojazdy przemysłowe, a przykładami zasobów ciągłych są energia, paliwo, moc elektryczna. Ponieważ my nie będziemy mówić o problemach szeregowania z ograniczeniami zasobowymi, dlatego bardziej szczegółowy opis tego zbioru tutaj zostanie pominięty. A więc wiemy już, jak zdefiniować ogólnie problem. Czym jest rozwiązanie problemu szeregowania? Otóż dopuszczalne rozwiązanie danego problemu szeregowania zadań to dowolny przydział zasobów do zadań w czasie. Tutaj wśród tych zasobów jest także ukryta maszyna traktowana jako szczególny rodzaj zasobu. Ważne, żeby ten przydział spełniał warunki podane w sformułowaniu naszego problemu. Każdy taki przydział jest nazywany uszeregowaniem. Dla danego problemu może istnieć wiele uszeregowań, a jak już powiedzieliśmy na wstępie, do oceny jakości rozwiązań służy kryterium. No i wówczas to kryterium różnicuje nam te uszeregowania, ponieważ daje różne wartości dla różnych uszeregowań. Wśród wszystkich uszeregowań możemy wyróżnić trzy najważniejsze klasy. Uszeregowania dopuszczalne, które spełniają warunki rozważanego przez nas problemu. Uszeregowania optymalne, dla których wartość kryterium jest optymalna. Najczęściej kryteria są minimalizowane, czyli to będzie najmniejsza wartość, ale nie zawsze tak jest. I uszeregowania przybliżone bądź suboptymalne, które są dopuszczalne, ale nie są optymalne. No i biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane, można powiedzieć, że celem teorii szeregowania zadań jest opracowywanie efektywnych algorytmów konstrukcji uszeregowań optymalnych bądź suboptymalnych. Efektywnych, to znaczy działających w wielomianowym czasie. Istnieje też definicja uszeregowania. My nie będziemy jej analizować, ja ją podaję dla kompletności prezentacji. Po prostu jest to odwzorowanie, które każdemu zadaniu przyporządkowuje jeden podprzedział lub ciąg rozłącznych podprzedziałów na osi czasu, który spełnia wyliczone tu warunki. Te warunki biorą się z warunków postawionych w sformułowaniu zadaniu, czyli jeżeli były ograniczenia zasobowe, to one są spełnione, jeżeli zadania były nieprzerywalne, to nie ma przerwań i tak dalej. Jak już mamy uszeregowanie, to ono pozwala nam policzyć dla każdego zadania pewne wielkości. W szczególności możemy policzyć czas rozpoczęcia zadania i czas zakończenia zadania. Tu zwracam uwagę na to, że ta symbolika jest łatwiejsza do zapamiętania, jeżeli znamy język angielski, ponieważ to S pochodzi od starting time, to C pochodzi od completion time, a P od processing time. Tak samo R pochodzi od ready time. Także mając uszeregowanie, możemy policzyć te wartości i jeśli zadania były niepodzielne i wszystkie linie, wszystkie czasy gotowości były równe 0, to zachodzi taka prosta równość. Możemy też obliczyć inne wartości, nie tylko czas zakończenia, w zależności od tego, jakie mamy dane. Jeżeli mamy pożądane terminy zakończenia, to możemy sprawdzić, jak wygląda opóźnienie każdego zadania, czyli różnica pomiędzy czasem zakończenia, a tym pożądanym terminem zakończenia, który był zdefiniowany na samym początku. Kryterium optymalności jest funkcją czasów zakończenia wszystkich zadań, czyli jak mamy wektor czasów zakończenia, to policzymy dla dowolnego kryterium jego wartość. Te kryteria są zwykle bardzo proste.
Najczęściej stosowane jest kryterium Cmax, które jest maksimum po wszystkich współrzędnych tego wektora. Czyli to jest, używając języka matematyki, normalna nieskończoność. Łączny czas zakończenia to jest suma wszystkich składowych, czyli pierwsza norma. Maksymalne opóźnienie, czyli Lmax, to jest z kolei maksimum po wektorze opóźnień, czyli też norma L nieskończoność na tym wektorze. Jak mamy uszeregowania, to zwykle je się reprezentuje w postaci graficznej. Do tego służą tak zwane diagramy adamieckiego Ganta. Zwykle w literaturze mówi się o diagramach Ganta, dlatego że Gant opublikował pomysł tych diagramów w 1903 roku w czasopiśmie angielskim. Natomiast Adamiecki zrobił to wcześniej w zakładzie, w którym pracował, ale nie opublikował tego. Natomiast są pośrednie dowody, że on robił to już wcześniej. W związku z tym ja będę używał nazwy diagramy Adamieckiego Ganta. Te diagramy składają się z pewnej liczby poziomych sekwencji prostokątów dwojakiego rodzaju. Jasnych, które oznaczają zadania bądź operacje, oraz ciemnych, które oznaczają czasy przestoju. Pod czasem przestoju rozumie się przedział, w którym maszyna nie wykonuje żadnego zadania. I tych sekwencji, tych prostokątów jest tyle, ile jest maszyn, ponieważ jedna sekwencja odpowiada jednej maszynie. U dołu zwykle znajduje się oś czasu, co pozwala nam odczytać czas rozpoczęcia, czas zakończenia każdego zadania bądź operacji. I tu mamy przykład. W części A mamy przedstawione dane naszego problemu. To znaczy mamy ten częściowy porządek, czyli te ograniczenia w postaci skierowanego acyklicznego grafu. Po slashu mamy czasy wykonywania poszczególnych operacji. A tutaj mamy już diagram Adamieckiego Ganta, z którego można na przykład odczytać, że zadanie T2 rozpoczęło się na maszynie oznaczonej tu P2 w chwili 0, a zakończyło się w chwili 4. Podobnie zadanie T4 rozpoczęło się na maszynie P1 w chwili 5, a zakończyło się w chwili 9. Czyli odczytując taki diagram możemy znaleźć ten wektor czasów zakończenia i policzyć wartości kryterium. W tym przypadku nawet nie jest to konieczne, bo Cmax to jest czas zakończenia ostatnio wykonywanego zadania. Więc w tym przypadku tutaj widzimy, że Cmax to jest 17, tutaj 23, a tu 18. Diagramy Adamieckiego Ganta dla maszyn dedykowanych wyglądają trochę inaczej. Tutaj mamy diagram już bez osi czasu dla maszyn typu przepływowego. Każde zadanie składa się z operacji. One są oznaczone tutaj symbolem duże O. To jest pierwsza operacja pierwszego zadania, druga operacja pierwszego zadania i trzecia operacja pierwszego zadania. Każda z nich może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy zakończyła się poprzednia, więc powstają takie schodki. Tutaj mamy schodek i schodek kolejny dla pierwszego zadania. Tutaj mamy drugie zadanie, tutaj mamy trzecie, więc wygląda jakby to zadanie sobie przepływało z maszyny na maszynę, co powoduje, że angielska nazwa tego środowiska maszynowego to jest flowshop. Tutaj mamy drugi przypadek, kiedy ta kolejność nie jest wymuszona, czyli na przykład może być najpierw operacja na trzeciej maszynie, a dopiero później na drugiej. I to jest nazywane systemem otwartym. Co to znaczy znaleźć rozwiązanie? No to rozwiązanie problemu szeregowania, czyli znalezienie optymalnego uszeregowania, można dokonać albo w czasie wielomianowym, jeżeli znamy algorytm wielomianowy dla danego problemu, bądź w czasie wykładniczym, jeżeli wiemy, że ten problem jest NP trudny i te dwie klasy są rozłączne. W związku z tym problem szeregowania uważamy za rozwiązany, gdy znaleziono dla niego wielomianowy algorytm dokładny, który konstruuje uszeregowanie optymalne, bądź wielomianowy algorytm przybliżony, gdy udowodniono jego NP trudność. Z kolei problem szeregowania zadań uważamy za otwarty, jeżeli jego złożoność pozostaje nieznana. W trakcie rozwoju, tak jak już mówiłem wcześniej, wyodrębniły się dwa obszary badawcze zwane dzisiaj klasyczną teorią szeregowania i współczesną. Ta klasyczna jest charakteryzowana pewnym zbiorem założeń. Tutaj wymieniłem najważniejsze z nich. I jeżeli jakiekolwiek z tych założeń nie zachodzi,
to mamy do czynienia z problemem, który należy już do nieklasycznej teorii. Można się zapytać, no dobrze, wygląda to dość praktycznie, czy tam jest jakaś teoria, jakiś aparat teoretyczny. Otóż istnieje aparat teoretyczny. Tutaj wymieniłem główne techniki dowodowe i podejścia stosowane w klasycznej teorii szeregowania zadań. Niekiedy było trudno ustalić, kto podał pierwszy dowód stosujący daną technikę, więc tutaj nie zawsze są nazwiska. W przypadku współczesnej teorii szeregowania zadań istnieje wiele nowych metod, które nie występują w klasycznej teorii ze względu na to, że tam w tej współczesnej teorii mamy do czynienia z innymi obiektami niż w przypadku klasycznej. W przypadku klasycznej rozważamy wyrażenia liczbowe, czasy zakończenia są na przykład wartościami liczbowymi, a w przypadku pewnych problemów tej współczesnej teorii mogą to być funkcje i wtedy trzeba jak gdyby zastosować nowe podejście. Parę przykładów. Teoria szeregowania zadań ma liczne zastosowania, przede wszystkim, jak łatwo się domyśleć, w środowiskach, w których wykonuje się jakieś zadania związane z produkcją czy zarządzaniem produkcją. W szczególności używa się środowisk z wykorzystaniem technik komputerowych, elastyczne systemy produkcyjne czy produkcji sterowanej numerycznie. Wspólną cechą tych zastosowań jest to, że w każdym z nich możemy wyodrębnić byty, które nazwiemy zadaniami i byty, które nazwiemy maszynami, niezależnie jaka jest rzeczywista natura tych obiektów. Jeżeli tak nam się uda zrobić, to możemy sformułować badany problem dotyczący takiego zastosowania w terminach teorii szeregowania zadań i rozwiązać go wykorzystując jej metody. Więc klasyczna teoria szeregowania zadań ma zastosowania w przemyśle, w informatyce, w lotnictwie, kolejnictwie, budownictwie. Wszędzie tam trzeba tylko zdefiniować, co to jest zadanie. To można zrobić na więcej lub jeden niż jeden sposób. Bądź co to są te maszyny. Dalej, w planowaniu zajęć, w opiece zdrowotnej, w zarządzaniu projektami. To ostatnie zastosowanie jest specyficzne, ponieważ tutaj nie wyróżnia się maszyn. W zarządzaniu projektem chodzi o to, aby dany projekt zakończył się jak najszybciej, a ilu pracowników do tego zostanie zaangażowanych, nie jest niekiedy tak istotne. W związku z tym można powiedzieć, że w tym przypadku możemy mieć nawet nieskończoną liczbę maszyn, potencjalnie. Ale takie zastosowania też są rozważane. Jak mówiłem już wcześniej, u podwalin teorii szeregowania leżały praktyczne problemy, takie jak na przykład te, które występują na linii montażowej produkującej samochody. Tak wyglądała wczesna postać linii montażowej Forda T w 1913 roku. A tak wyglądała w tej samej firmie Ford Company w latach 20. Widać, że ten pomysł, że mamy jeden lub więcej takich ciągów, po których poruszają się albo już gotowe produkty, w tym przypadku samochody, bądź ich części składowe, pozostał, zmieniało się tylko narzędzia. Jeśli chodzi o współczesną teorię szeregowania zadań, to rozważa ona problemy, w których wszystkie bądź znaczna część parametrów opisujących zbiory zadań bądź prędkości maszyn są zmienne. Najczęściej rozważa się problemy szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania i można wyróżnić trzy grupy takich problemów. Te, w których czasy rozpoczęcia wykonywania zadań są zmienną, od której zależą te czasy, to są czasowo zależne czasy wykonywania. No, nazwa jest trochę taka dziwna z języka, w języku polskim, ale to jest kalka z angielskiego Time Dependent Scheduling. Te czasy mogą zależeć od pozycji zadań w uszeregowaniu, bądź też od ilości przydzielonych zasobów. Oprócz tych problemów rozważa się także problemy, w których nie są spełnione pewne z założeń klasycznej teorii, a więc na przykład rozważa się szeregowanie zadań wieloprocesorowych. W tym przypadku czas wykonywania zadania jest funkcją liczby procesorów, które wykonują to zadanie jednocześnie. Czyli to samo zadanie jest wykonywane przez więcej niż jeden procesor. Bądź też szereguje się zadania na maszynach o zmiennej prędkości, które są na przykład funkcjami ilości przydzielonych zasobów.
Zastosowania współczesnej teorii są trochę inne, więc na przykład niezawodne przetwarzanie w systemach tolerujących błędy, wytwarzanie na maszynach o wspólnym zasilaniu, zarządzanie finansami, zarządzanie usługami, pożarnictwo, opieka zdrowotna, wojskowość, produkcja samochodów, przemysł wytwórczy czy przemysł ciężki. Oczywiście wszędzie tam trzeba wyróżnić znowu, co to jest zadanie i co to jest maszyna. Natomiast dochodzą nowe, jak gdyby, specyficzne własności związane z tym, że pewne wielkości już nie są liczbami. Tak wygląda współczesna linia montażowa do produkcji samochodów. Widać, że to jest bardzo podobne do tego, co zaproponował Ford. A tak wygląda system produkcji samolotów Boeing 737 sprzed paru lat. Różnica jest jedynie w skali. Tak? Tutaj widzimy sylwetkę człowieka, no powiedzmy nawet jakby miał 2 metry, to widzimy, jak jest to duży obiekt, czyli ta hala musi mieć odpowiednie rozmiary. Natomiast sama idea, że są ciągi produkcyjne, takie taśmy, pozostaje niezmienna. Parę przykładów. Zaczniemy od przykładów bardzo prostych, które pozwolą nam zobaczyć, jak można pewne rzeczy udowadniać w klasycznej teorii szeregowania zadań. Otóż jeżeli weźmiemy jedną maszynę, czasy zadań będą stałe, nie ma czasów gotowości, nie ma pożądanych terminów zakończenia, ani ograniczeń kolejnościowych, zadania są niepodzielne i mamy kryterium Cmax, to okazuje się, że ta wartość nie zależy od uszeregowania. No dowód jest bardzo prosty, ponieważ w tym przypadku Cmax jest sumą wszystkich czasów wykonywania, a ta suma nie zależy od kolejności składników. Więc to jest właściwie trywialne spostrzeżenie. Jeżeli zmienimy kryterium na suma CJ, to będzie nam potrzebny następujący lemat. Mamy 2 ciągi liczb i chcemy znaleźć sumę iloczynów odpowiadających sobie elementów z tych ciągów, które są w jakichś porządkach później poustawiane. I pytamy, kiedy ta suma będzie najmniejsza. Otóż okazuje się, że będzie ona najmniejsza, jeśli ten ciąg będzie uporządkowany nierosnąco, a ten drugi niemalejąco, bądź odwrotnie. Więc poprzedni problem z nowym kryterium, czyli kryterium suma CJ, można rozwiązać już w czasie n log n, czyli jest wyższa złożoność i zadania trzeba ustawić w niemalejącym porządku względem czasu wykonywania. Przy tym lemacie, stosując ten lemat, sprawa jest znowu nieskomplikowana, dlatego że suma wszystkich czasów wykonywania jest sumą takich iloczynów. I ponieważ ta wielkość jest malejąca, tworzy ciąg malejący, to żeby ta suma była najmniejsza na mocy lematu, ten ciąg musi być rosnący, czy niemalejący. I otrzymujemy to. Tą regułę szeregowania, uporządkowania zadań od najmniejszego do największego nazywamy w teorii szeregowania zadań regułą SPT. Jeśli wprowadzimy pożądane terminy zakończenia, no to jak łatwo się domyśleć, ten problem też będzie łatwy i optymalne uszeregowanie otrzymamy szeregując zadania w niemalejącym porządku względem pożądanych terminów zakończenia. Tutaj dowód stosuje podejście zwane techniką wymiany sąsiednich zadań. Ono polega na tym, że rozważamy 2 uszeregowania. Jedno, w którym 2 zadania są w innym porządku niż mamy w tezie, a drugie, w którym ten porządek jest odwrócony. I po prostu wykazujemy, że w tym przypadku wartość kryterium, a naszym kryterium jest Cmax, dlatego pierwszego oszeregowania będzie gorsza niż drugiego i powtarzając podobną operację, czyli w parze zadań, dla innych zadań, które byłyby ustawione w złym porządku, otrzymamy co najwyżej w czasie kwadratowym uszeregowanie, gdzie wszystkie zadania są w tym porządku, o którym tutaj jest mowa w sformułowaniu. Tą regułę z kolei nazywa się EDD, Earliest Due Date First. Wydawać by się mogło, no dobrze, jedna maszyna, wszystkie problemy jak do tej pory były łatwe, dowody są banalne, zawsze tak będzie. Otóż okazuje się, że nie. Można podać przykład problemu, który będzie trudny. Weźmiemy ten ostatni problem, czyli z kryterium Lmax i dodamy do niego dowolne momenty gotowości. Czyli
Mamy teraz jedną maszynę. Każde zadanie jest opisane trzema parametrami, to znaczy ma czas gotowości, ma czas wykonywania i poziom termin zakończenia. I chcemy minimalizować kryterium LMAX. Okazuje się, że ten problem jest silnie NP trudny. No i teraz, jak wygląda dowód? Typowy dowód silnej NP trudności w klasycznym szeregowaniu. Najczęściej korzysta się z problemu trójpodziału. Problem trójpodziału można sformułować następująco. Mamy liczbę całkowitą B i mamy 3K wartości w tych granicach, także całkowitych, które w sumie dają K razy B. I pytamy, czy możemy podzielić ten zbiór 3K elementów na 3 elementowe zbiory, takie, że suma elementów w każdym z nich jest równa B. Stąd nazwa trójpodziału. I teraz dowód polega na tym, że najpierw należy podać przekształcenie, które z danych problemu trójpodziału skonstruuje nam dopuszczalną instancję naszego problemu. Więc musimy podać liczbę zadań, musimy podać czasy gotowości, czas wykonywania, pożądany termin zakończenia, a ponieważ nasz problem trójpodziału jest problemem decyzyjnym i najczęściej dowody mają postać odnoszącą się do problemów decyzyjnych, to nasz problem szeregowania formułujemy w postaci decyzyjnej, to znaczy pytamy, czy dla tych danych istnieje uszeregowanie o wartości kryterium nie przekraczającej tego ograniczenia, czyli tego G. Główna idea tutaj w tym dowodzie to jest taka, że jak łatwo spostrzec, te czasy są jednostkowe i te zadania, żeby nie było opóźnienia, żebyśmy mogli otrzymać uszeregowanie, które nie przekracza tej wartości, musi się dokładnie zacząć w czasie RJ i skończyć w DJ, ponieważ różnica pomiędzy DJ a RJ też jest jedną jednostką. I wtedy uszeregowanie wygląda tak. Trzy zadania, które odpowiadają tej grupie i pierwszemu podzbiorowi z problemu trójpodziału, zadanie jednostkowe, kolejna trójka, zadanie jednostkowe, kolejna trójka, zadanie jednostkowe i tak dalej. No i wtedy można łatwo wykazać, że zachodzi równoważność. Problem trójpodziału ma rozwiązanie wtedy, tylko wtedy, kiedy ta nasza instancja też ma rozwiązanie. I to kończy dowód. Problemy na maszynach równoległych to najprostszy, nietrywialny problem na tych maszynach to jest szeregowanie niezależnych zadań na dwuidentycznych maszynach z kryterium CMAX. Bo ten problem też jest trudny w tym sensie, że nie jest znany dla niego algorytm wielomianowy, ale jest słabo NP zupełny w decyzyjnej postaci, co oznacza, że jest no, trochę łatwiejszy do rozwiązania niż ten poprzedni, który był silnie NP zupełny w decyzyjnej postaci. Decyzyjna postać naszego problemu wygląda tak. No i znowu typowy przykład techniki dowodowej w klasycznym szeregowaniu. Wybiera się najczęściej problem podziału. Mamy zbiór K liczb. Wszystkie są całkowite i szukamy odpowiedzi na pytanie, czy istnieje podzbiór tego zbioru taki, że suma elementów w tym podzbiorze jest równa sumie elementów w dopełnieniu. Czyli dzielimy ten zbiór na dwie części, żeby sumy elementów każdy były równe. Tutaj redukcja jest no, bardzo prosta, bo liczba zadań jest równa liczbie elementów w naszej instancji, wartości czasu wykonywania są takie same, no i ograniczenie to jest połowa sumy. No i wtedy to, co odpowiada zbiorowi A' na jedną maszynę, kierujemy to, co pozostało na drugą i wtedy można łatwo wykazać, że dowolna instancja problemu podziału ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy nasza instancja, czyli jest tak skonstruowana dla naszego problemu, ma rozwiązanie o wartości Cmax mniejszej równej G. Ściśle rzecz biorąc, ona będzie miała dokładnie G, ale ponieważ to jest słaba nierówność, to także będzie tutaj za. Co się robi, jak mamy taką sytuację jak tutaj, że jest dużo problemów NP zupełnych? Rozpatruje się przypadki blisko leżące, dla których szuka się odpowiedzi na to, czy nadal są trudne, czy są wielomianowo rozwiązywalne. Jeśli chodzi o problem P2C Max, to przykładami takich problemów, które są prostsze w jakimś sensie, to mogą być nawet problemy maszynowe, bądź dwumaszynowe z dowolnymi ograniczeniami. No ponieważ jestem już silnym niedoczasie, to mogę tylko powiedzieć, że te trzy wymienione problemy
można rozwiązać w wielomianowym czasie. Na przykład tutaj wielomianowy problem z podzielnością. Podzielność prowadzi do łatwego rozwiązania w czasie liniowym nawet, podczas gdy brak tej podzielności już w przypadku dwóch maszyn prowadzi, jak widzieliśmy, do NP trudności. Tak samo te dwa pozostałe, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to w literaturze, o której powiem na koniec, można znaleźć. No i teraz, czym my się zajmujemy w pracowni algorytmiki? Zacznijmy od pani doktor Joanny Berlińskiej. Jej zainteresowania naukowe można sformułować w takich czterech punktach. Właściwie ten czwarty to jest jak gdyby nowość, zainteresowała się tym problemem niedawno, ale już ma opublikowaną pracę, więc można powiedzieć, że jest czym się pochwalić. Główne zainteresowania: szeregowanie zadań w sieciach zbierających dane, szeregowanie zadań jednorodnie podzielnych oraz modelowanie i analiza obliczeń MapReduce, no i ten system przepływowy, o którym mówiłem przed chwilą. Jeśli chodzi o wcześniejsze prace, czyli jeszcze z okresu tuż po doktoracie lub nieco później, to głównie dotyczyły one obliczeń z tym paradygmatem MapReduce bądź głównego pola badawczego sieci zbierających dane. I tutaj te prace ukazały się w bardzo dobrych czasopismach o wysokim impact faktorze. Jeśli chodzi o ostatnie prace, to dotyczą one szeregowania danych napływających ze stałą prędkością, czy też szeregowania zestawów danych o ustalonych rozmiarach. To dotyczy szeregowania w sieciach zbierających dane, czy też ostatni wynik, w których wprowadzono pewien element zmienności, co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że ta tematyka ze zmiennymi parametrami opisującymi problem szeregowania staje się coraz bardziej popularna. Algorytmy szeregowania danych w sieciach zbierających dane ze zmienną prędkością komunikacji. Ma także prace dotyczące dwumaszynowego systemu przepływowego z dynamicznym przedziałem pamięci. Tu warto podkreślić, że ta praca powstała we współpracy z autorami z zagranicy. Otóż Aleksander Kononow był u nas parę razy z wykładami, był też uczestnikiem dwóch naszych konferencji, o których będzie mowa, i w międzyczasie tam gdzieś w przerwach nawiązała się współpraca, co jest bardzo cenne. Natomiast jako Zinder pracuję na Politechnice w Sydney w Australii. Tyle jeśli chodzi o panią doktor Berlińską. Drugą osobą, którą chciałbym przedstawić, jest pan doktor Bartłomiej Przybylski. Jego zainteresowania można opisać następująco. Pierwszy nurt to jest szeregowanie zależnych zadań z pozycyjno-zależnymi czasami wykonywania na równoległych, identycznych maszynach. To zależne oznacza, że są ograniczenia kolejnościowe, czyli problem staje się trudniejszy niż w przypadku zadań niezależnych, kiedy tych ograniczeń nie ma. I że czasy są zmienne, pozycyjno-zależne, czyli czas wykonywania zadania zależy od numeru zadania w uszeregowaniu, od jego pozycji w uszeregowaniu. A ostatnio pan doktor Przybylski zaczął pracować nad problemami związanymi z obliczeniami w chmurach obliczeniowych. Aktualnie pracuje w grancie, którego kierownik pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, i w ramach wizyty typu postdoc ma już w tym zakresie pewne osiągnięcia. Wczesne prace dotyczyły właśnie albo tego problemu szeregowania zadań zależnych na wielu maszynach z pozycyjno-zależnymi czasami, bądź też nowych modeli efektu uczenia się. I właśnie za tą pracę pan doktor Przybylski otrzymał Nagrodę Wielkopolskiego Oddziału PAN. No, zwróćmy uwagę, to jest czasopismo za 140 punktów i wygrał w konkurencji z kolegami z Politechniki, co uważam za pewne osiągnięcie. Nowe prace dotyczą tej tematyki przetwarzania chmurowego, a więc albo to jest nowy algorytm aproksymacyjny, albo też
wyniki, które dotyczą szeregowania w tym środowisku z dodatkowymi założeniami, ale nie stroni też od poznawania nowych tematyk, bo ma wspólną pracę z panią doktor Berlińską na temat szeregowania zadań w sieciach zbierających dane, więc to jest bardzo, uważam, korzystne. Trzecią osobą, o której chciałbym powiedzieć parę słów, to jest pan doktor Marcin Żurowski. On z kolei koncentruje się albo na szeregowaniu zadań z efektem uczenia się. Ten efekt uczenia się jest rozumiany w taki sposób, że czas wykonywania zadania zależy od pozycji zadania w szeregowaniu i ta funkcja, która to opisuje, jest funkcją malejącą. To znaczy zakłada się, iż pracownik wykonując pewne czynności wielokrotnie, jeśli wykonuje tą samą czynność któryś raz z rzędu, to czas wykonywania tej czynności będzie się skracał i to jest nazywane efektem uczenia się. Jest to dość modna tematyka, jakieś ostatnich 10-15 lat dużo prac się ukazuje, choć jak za chwilę powiem, sam model jest dość stary. A drugi punkt to szeregowanie podzielne zadań z pozycyjno-zależnymi czasami wykonywania. I to jest bardzo nowe, praktycznie poza tutaj kilkoma osobami nikt w to nie wchodził do tej pory, ponieważ do tej pory wszyscy uważali, że podzielność dotyczy tylko czasów stałych, a my tutaj mamy czasy zmienne zależące od pozycji. No i z tego wczesnego okresu, no to pan doktor Żurowski miał opublikowany rozszerzony abstrakt w materiałach konferencji, która się odbywała w Niemczech, gdzie przedstawił wstępny opis nowego modelu. No i na takiej konferencji o długiej tradycji, która odbywa się gdzieś tam nad morzem, najczęściej w Szczecinie albo w Międzyzdrojach, MEMAR przedstawił algorytm dokładny dla szeregowania podzielnego. To było pewne wyzwanie, ponieważ trzeba sobie poradzić z pewnymi anomaliami, które tam występowały. Natomiast główne osiągnięcie to jest opisanie tego nowego modelu, jego własności wraz z przykładami, bardzo uważam techniczna praca i opublikowanie tego w czasopiśmie za 140 punktów w 2019 roku. No i na koniec parę słów o mnie. Jeśli chodzi o moją osobę, no to interesuje mnie badanie złożoności problemów współczesnej teorii szeregowania zadań o zmiennych czasach wykonywania. Drugi taki nurt, którym się często zajmuję, to konstrukcja bądź analiza algorytmów dla problemów tego typu. No i interesują mnie także zastosowania teorii szeregowania zadań, teorii złożoności oraz teorii algorytmów. Jeśli chodzi o moje wczesne prace, no to najważniejsze są dwie książki. Pierwsza, która się ukazała w 2008 roku, i była przez długi okres jedyną monografią, dopiero w tamtym roku ukazała się nowa, poświęconą problemom szeregowania zadań z czasowo zależnymi czasami wykonywania. Materiał był dość bogaty, około 300 dowodów twierdzeń i lematów, 150 algorytmów i przykładów. A druga książka, tym razem współautorska, z kolegami z Francji i Włoch, dotyczyła szeregowania agentowego. Bardzo modny swojego czasu, teraz może trochę mniej pracy ukazuje, ale przez ostatnich 15 lat bardzo modny nurt, gdzie maszyny są zarządzane przez tak zwanych agentów i można w zależności od różnych definicji wprowadzać różne skomplikowane podejścia. My to wszystko opisaliśmy w tej książce i ona ma dzisiaj około 200 cytowań, na przykład Web of Science, ta ma około 400. Jeśli chodzi o moje prace, to tutaj czerwonym kolorem wyróżniłem nagłówki tych, które uważam za szczególnie istotne. Okazuje się, chociaż dla mnie jest to zaskoczenie, że bardzo stara moja praca jest pierwszą pracą, w której zdefiniowano model, który można nazwać modelem uczenia się. Mimo że tam nie użyto tego terminu learning effect, to jest ona chronologicznie
najwcześniejsza, dzisiaj ma kilkadziesiąt cytowań. Druga grupa wyników dotyczyła zbadania własności i zdefiniowania nowych klas par problemów szeregowania zadań, które wzajemnie od siebie zależą. I takie trzy klasy zostały zdefiniowane i zbadane, równoważne, sprzężone i izomorficzne. Mam podejrzenie, że istnieją jeszcze inne, ale to jest jak gdyby przed nami. No, z kolegą z Nowosybirska napisaliśmy także pierwszą pracę na temat szeregowania zadań czasowo zależnych na procesorach dedykowanych. Ważną pracą uważam także była praca napisana wspólnie z panem doktorem Kurcem i panem doktorem Pankowską dotycząca algorytmów szeregowania zadań za pomocą zachłannych algorytmów wykorzystujących tak zwane sygnatury. To były funkcje, które wprowadziliśmy, żeby łatwiej było analizować uszeregowania. Okazało się, że te sygnatury mają bardzo fajne własności, pozwalające skonstruować algorytm zachłanny. No i parę innych prac, w których głównie dominowała teoria złożoności, jakieś dowody własności. Jeśli chodzi o nowe prace, to najistotniejszą jest nowa monografia. Ukazała się w tamtym roku w Springerze. I tutaj na okładce mamy second edition, ponieważ bazuje ona w znacznym stopniu na pewnej części materiału, który był w tej pierwszej książce z 2008 roku. Ale ma całkowicie nowy układ. Około 200 stron nowego tekstu, także w sumie wyszło ponad 530 stron. I jest o wiele bogatszy materiał, ponieważ jest tam ponad 200 algorytmów i tam ponad 300 dowodów różnych faktów. Jest to aktualne przedstawienie tej tematyki według stanu na czerwiec poprzedniego roku. Jeśli chodzi o ostatnie moje prace, no to mogę wymienić dwie. W jednej przedstawiono nowe wyniki dotyczące szeregowania zadań czasowo zależnych na maszynach typu otwartego. Tu chciałbym jak gdyby nadmienić, że ta praca bazuje na części pracy magisterskiej pani Marty Kolińskiej, mojej magistrantki, która się broniła na naszym wydziale. Mówię to o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że warto dawać trudne tematy prac magisterskich, ponieważ może się okazać, że trafimy na osobę, która zrobi coś wartościowego. Także to się ukazało w czasopiśmie za 140 punktów. Oczywiście tam trzeba było pokonać pewne progi, ale udało nam się to zrobić. Uważam to za wartościową pracę. Ważną także pracą jest praca z panem doktorem Kurcem, gdzie ulepszyliśmy ograniczenie znane od ponad 25 lat na liczbę V-kształtnych uszeregowań dla takiego problemu. To jest problem szeregowania zadań z takimi zmiennymi czasami, gdzie to T oznacza czas rozpoczęcia wykonywania, czyli funkcja jest bardzo prosta. Jedna maszyna i kryterium suma CJ. Złożoność problemu jest otwarta od 1991 roku, czyli mamy 30 lat, problem otwarty i było tylko wiadomo, że optymalne uszeregowanie będzie V-kształtne, to znaczy zadania są uporządkowane w taki sposób, że zadanie o najmniejszym współczynniku BJ gdzieś jest w środku, a przed nim zadania są ułożone nierosnąco, a później niemalejące. I było wiadomo, że takich V-kształtów będzie gdzieś duże o 2 do N. A my to ulepszyliśmy o pewien czynnik. No i gdzie można znaleźć literaturę dotyczącą klasycznej teorii, to tutaj zebrałem. Większość z tych książek jest dostępna w naszej bibliotece, a jeśli chodzi o artykuły, to większość z nich jest dostępna w bibliotece elektronicznej, czyli jak wejdziemy na stronę biblioteki, tam wybierzemy czasopisma, to mamy dostęp. Podobnie jest tutaj z literaturą dotyczącą współczesnej teorii. Ja staram się wespół tu z kierownictwem biblioteki dzięki ich uprzejmości od czasu do czasu kupić jakąś książkę, która nasze zbiory wzbogaci. No i na koniec, gdzie można znaleźć filmy opisujące
jak wygląda ta taśma produkcyjna. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to można byłoby tutaj zaprezentować, ale ze względu na to, że czas się kończy, musimy to. Dziękuję za uwagę.